pokażę wam dzisiaj, jakie ja mam podejście do zwiększania biznesu, jakie są inne możliwości do tego, żeby robić inny biznes. Na przykład jednym z moich pomysłów na to, żeby ten biznes był większy, mój biznes był większy, jest to, że ja otworzyłem fundusz. Część z was słyszała o tym funduszu, mogę o tym więcej opowiedzieć. Natomiast na przykład opowiem wam o transakcji, którą miałem ostatnio we Wrocławiu. Kupiłem mieszkanie niedawno, no kilkanaście dni temu. Kupiłem mieszkanie we Wrocławiu, mimo tego, że w nim nie byłem w tym roku, ani razu. I kupiłem je z moją absolwentką. I opowiem wam taką historię. To była osoba, która nie dostała się do mnie na mentoring, bo już nie było miejsca. Zdecydowała się za późno. Ja mam określoną ilość miejsc, po prostu ja już ją nie przyjąłem. Powiedziałem, słuchaj, musisz poczekać 2-3 miesiące czy pół roku, aż będę wtedy luźniejszy, będę miał czas na to, żeby zrobić kolejną osobę. No bo ja mam bardzo mało tych osób. I ona tak cisnęła dziewczyny, że tak siadła na nie, że po prostu dzwoniła codziennie. Kiedy będzie miejsce, kiedy będzie miejsce. I mówię, dobra, to jak jest taka uparta, to dawaj ją, nie? Ona to robiła ze swoim synem, bo byli razem na szkoleniu. I w końcu się zdecydowała na ten mentoring. I wiecie co? I osoba, która nie miała pojęcia totalnie o nieruchomościach, po około miesiącu po szkoleniu przyniosła transakcję modelowo po szkoleniu flipowym. Czyli znalazła dłużnika i przeprowadziła go za rączkę po wszystkich etapach oddłużenia. Ja wyłożyłem na to pieniądze i kupiliśmy mieszkanie we Wrocławiu. Ja nawet nie prosiłem o zdjęcia tego mieszkania, co w ogóle jest dziwne. Bo tak dobra była cena i parametry tego. Oczywiście konsultowałem to, te rzeczy. Mam swoje narzędzia do liczenia analizy cen, ale też i mam swoich ludzi. Na przykład dzwoniłem też między innymi do Wiktora, żeby się podpytać. Jakby na zasadzie sprawdzić, czy ta teza ma sens. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że osoba, Ania właśnie, która to robiła, po miesiącu od szkolenia zrealizowała temat z komornikiem. Wzięła wszystko jeden do jednego, słuchała się rad, bo była na mentoringu i krok po kroku przeprowadziła dłużnika przez proces oddłużania nieruchomości, wykreślenia hipoteki, jeszcze była spółdzielnia i komornik wpisani. Czyli było kilku wierzycieli, sytuacja trudna i to wszystko zrobiliśmy na odległość. Ona kupiła to, ja nie byłem w tym akcie, no bo nie będę jeździł aż tyle. I parametry tego dealu są zaskakujące i są bardzo dobre. Pokazać wam kalkulator. I teraz to mieszkanie było kupione we Wrocławiu 41 metrów za 165 tysięcy. Tyle wynegocjowała z dłużnikiem. Dlatego, że miał trudną sytuację i chciał się tego pozbyć. Bo jakby za chwilę była licytacja, nie dostałby nic. Naprawdę, docisnęła go. Ale też i pomogła mu, bo ona mówiła, on mi jest z ręki, bo wie, że mi ufa i ja go prowadzę przez to wszystko, bo jak ja go nie poprowadzę, to on straci to mieszkanie i nie dostanie nic. Więc wynegocjowała z nim bardzo dobrą cenę. 165 tysięcy. Mieszkanie 41 metrów we Wrocławiu na ulicy Bobrza. Kto jest w Wrocławiu i wie, że jest Bobrza? Nie jest źle, co? No i okej. Okay. I teraz notariusz kosztował około piątki. My je dopiero kupiliśmy. Natomiast możemy przewidzieć, za ile je sprzedamy. I to ja tutaj przyjąłem 330 tysięcy, chociaż Wiktor mówi 350. I przy cenie 330 tysięcy mamy zysku razem 110. Jest ok. Naprawdę jest bardzo dobrze. I pokazuję wam ten przykład po to, żebyście zobaczyli, że naprawdę nie trzeba mieć dużej wiedzy, żeby to robić. Maciej też mi mówił, że pamiętam na poprzednim zjeździe, że był na szkoleniu i zrobił dokładnie krok po kroku sytuację z dłużnikiem. Mówił, że ta rozmowa wyglądała identycznie, jak ja ją przedstawiałem na szkoleniu. Identycznie. Tak? Też mówił, że była tak, koronka na stole, szklanka była z koszyczkiem, wersalka, taka łamana, bananowa. Wszystko się zgadzało. Tapeta trochę odklejona. Nie, wszystko było modelowo. Śmieję się oczywiście, nie mówił tego, ale chodzi o to, że schemat był identyczny i w ten schemat można wejść. Tylko, że trzeba go szukać. Wiem, że część z was boi się dzisiaj tego, żeby robić rzeczy zadłużone, bo być może nie czujecie się jeszcze w pełni kompetentni. Tylko, że żeby to zrobić, trzeba po pierwsze nie bać się tego, bo to jest prostsze. To jest prostsze, uważam, niż zmienienie stanu technicznego budynku, domu, mieszkania, czegokolwiek, jeżeli jest jakiś problem techniczny. Jak jest wada konstrukcyjna, to ciężej to naprawić, albo drożej to naprawić, niż wada prawna. Jedyna wada prawna, która nie jestem w stanie jej naprawić, to wiecie co? Jeżeli dług przekracza wartość nieruchomości, to ja tego nie naprawiam. To jest do zrobienia. Bardzo ciężko, batalia. Ja w to nie wchodzę, bo to jest za ciężkie, za trudne, za długie.
ale jeżeli jest jakkolwiek szansa, że dług jest mniejszy niż wartość nieruchomości, albo tyle, ile chcemy zapłacić, to jest tam miejsce na nas i na rozmowę. Nie każdy też da sobie pomóc. Chcę, żebyście się tym zainteresowali, wrócili do tego, bo każdy mówi, zrobię normalnego flipa, drugiego flipa, trzeciego i później się okazuje, że tego nie robicie. Niektórzy są tacy, którzy robią od razu, wchodzą w to, a później nie wyobrażają sobie innego życia niż to. Jak Piotr, który był ostatnio u mnie w Raiderze. Ja też taki byłem. Ja też zaczynałem od tego i to się stało moją specjalizacją. Dlatego każda inna transakcja była prosta.